Dzisiaj to będzie trochę taki króciutki odcinek, ponieważ jakby uznałem, że jakby że to może być przynajmniej tymczasowe pożegnanie z Dungeonsów, bo wiecie co, bo jednak dobra, są plusy w ogóle, że co warto w ogóle wracać do tej gry. No bo wiecie, bo niby są codzienne wyzwania, ale to już są takie powtarzalne, że to już wszystko, już praktycznie już każdy ograł i no i praktycznie są coś te same. Są jeszcze niby dowódcy, no ale to też potrafi być trochę nudne i czasami też i niesprawiedliwe. Są niektóre poziomy. No jest jeden sekretny jeszcze, są DLC, są starożytne polowania właśnie, że co można sobie dorwać jakiegoś starożytnego mobany, żeby tak, nie wiem, wziąć jakieś, nie wiem, złocone unikaty czy coś takiego. Ale tak jeszcze, eventy czasami tak czas też są eventy, nie wiem, na przykład właśnie takie, no, co można zdobyć te inne playerki, są sezony. Jest również i wieża sama. I chyba tyle, więc jeśli... Ale oczywiście, gdybym to przychodził od... jakby przychodził sobie tą grę od nowa, to w sumie byłoby co robić, żeby przejść EWTF fabułę i tak dalej, przechodzi wszystko od nowa, tak wszystko od zera. Ale jednak, mimo wszystko, to jakby to już... Nie jest już to samo, jednak, bo... No bo jak już wszystko masz już... No, mam, że prawie endgame'owe itemki. No to już praktycznie już nie masz co robić w ogóle praktycznie. Już nic nie masz do roboty. Jakby już jedyne co możesz tutorial robić, to po prostu się nudzić. Możesz znowu... Możesz co prawda znowu poprzechodzać te same poziomy, ale to już jest taka nuda, poprzechodząc różne tam rzeczy, nie? A to szczególnie, że... No... I to ja mówię, to jest właśnie tymczasowe pożegnanie, bo ja nie wiem, czy ewentualnie... bo ja tak sobie planuję może też założyć sobie drugi kanał, który będę oczywiście to wszystko organizować to na komputerze, no mam nadzieję. I sobie niby... No to wtedy to już przychodzę. Bo skoro już nic nie mam do roboty tutaj, w wersji konsolowej, to w wersji komputerowej, to będzie jeszcze więcej roboty, bo wiecie, mody, które mogą jeszcze bardziej rozmaicić, no. Bo kiedy już twórcy nie dają nam nic ciekawszego kontentu, to już sami, jakby już sami moderzy dodawają jeszcze więcej frajdy, no, jak chociaż właśnie te Cactwaves czy Ancient Trash, może też tym się zajmę, no, o ile, no ile w ogóle nic nie pogorszy się, nie? No chociaż nie, no chociaż myślę, że gdybym tworzył własnego moda, to raczej byłoby według mnie trochę trudne, bo przecież kompletnie nie mam pojęcia, no przecież chociaż tak powiecie w plikach, ale to wiecie, byłoby dla mnie to zbyt męczące chyba jednak. I co do wieży właśnie, no to niby plus, że zmienia się co parę tygodni, ale wiecie, no kiedy... Wiecie, bo już jednak, jak już ktoś oglądał moją serię w ogóle, Tower, to już masz dwa sezony, no to już chyba już wszyscy wiedzą, że ten Tower zaczął już tak nudzić. Nie było już nic ciekawego, nie było nic trudnego, nie było nic, co było wymagane twojego myślenia w ogóle logicznego. Bo jakby nie musiałem nawet myśleć jakoś mega logicznie w ogóle, co powinienem wziąć. Coś o wyższej mocy, coś takiego, albo ulepszyć u tego kupca, cokolwiek. To już, nie no, już nie ma tu wyzwania praktycznie. A pierwotnie właśnie miało to pokazać nasze zdolności, a tutaj co? No to nie wiem, czy to najsłabszy gracz byłby w stanie w ogóle przychodzić tą wieżę, no nie wiem, bo to już... Mi się wydaje, że to jest dziecinnie prosta wieża, dziecinnie prosta. Jak już wszystkie na te poziomy...
Chociaż wiadomo, no, kiedy już, no, no, to w moim przypadku, w sumie niby tak było, że nawet niektóre takie poziomy bywały dla mnie trudne. No, to tak na początku, kiedy tylko przychodziłem po raz pierwszy, jakby tą fabułę, to wydało mi się tak trudne, tak, no, tak piekielnie trudne, ale wiecie, kiedy już tylko ogarniasz mniej więcej grę, wiesz o co chodzi, to później okazujesz się niezwykłym skillem, no. Ale to jest to tylko takie, no wiesz, no to już takie, no wiesz, no już takie doświadczenia i już wiesz mniej więcej co robić, to już, no już mniej więcej wymasterowane, to już, te, ale już nie biorę to pod uwagę, bo jednak, no myślę, że gdybym strzelił mniej więcej, co powinien tu zrobić, to chyba, to myślę, że i tak byłbym w stanie przejść bez problemu. Nie, tak mi się wydaje, no. Ale nie wiem też, ile by czasu mi zajęło odblokowanie wszystkiego tego maksymalnej apokalipsy plus. Nie wiem, czy w ogóle w jakim szybkim tempie byłbym w stanie w ogóle wszystkie wyfarmić i w ogóle tak wziąć pod uwagę, przychodząc grę od nowa. Ale to praktycznie to już byłoby chyba dla mnie bardzo nudne i nieopłacalne jednak, no bo jak już mam raz już przygotowaną tą apokalipsę plus, to już nic nie mam do roboty praktycznie. No chociaż co prawda mogę dalej farmić itemy jakieś najlepsze, żeby nie wiem, przygotować się na jakieś na najgorsze, ale jednak wiecie co. A jak już byłem tutaj, to jeszcze taka ciekawostka, bo to DLC ma już rok. Wiecie to? Ma już rok. Co prawda już 2 dni tego, bo jakby ma już rok i 2 dni jakby. Bo premiera, jak dobrze pamiętam, to było 28 lipca. No bo tak, bo wtedy... Tak. Bo ja w tym czasie, to właśnie... Właśnie dokładnie rok temu przeszedłem do endowej DLC. Taka ciekawostka ogólnie. No bo ja tu też się ogólnie tutaj męczyłem. Wtedy, tak za pierwszym razem, to nie wiedziałem co tu się dzieje i... Wydał mi się jakiś chaos. No i co, no to chyba... Nie wiem, co to dokładnie we ile ten... No wiem, że dzisiaj będę się wyjątkowo rozgadać, ale wiecie, no jednak... No bo jednak wszystko odblokowane mamy. Nic nie mamy w ratysie do roboty. Więc... Powiem tyle. Póki nie dodadzą nic, co przyciągnie gracze, to po prostu... Oficjalnie się pożegnam z tą grą. Może nie odinstaluję, tylko po prostu no zachowam sobie w dysku i najwyraźniej to, że o ile rozwiną, o ile coś rozmaicą czymś nowym, coś co mocno przyciągnie graczy, to jeszcze wrócę. Spokojnie jeszcze wrócę do tego. Póki jeszcze, no nie mówię, że ta gra jest martwa, tylko po prostu nie no. Wydaje mi się, że już wszystko zrobiłem co mogłem. I już nic nie mam praktycznie do roboty. Nic. No, już miałem też w planie jakby robić 10-godzinną transmisję, kiedy tylko z karwaszami tłucę się z podwójnym strażnikiem, ale stwierdzę, że to jest tak bez sensu. I to byłoby nudne, a jedyne co bym robił, to chyba czytałbym czat. Czytałbym komentarze. Ale dobra. Mam nadzieję, że mimo wszystko ktoś zrozumie i o ile coś dodadzą, to wrócę. Spokojnie. Bo, no tak jak mówię, nic już nie mam do roboty w tej grze. Wszystko poprzychodzone, więc wiecie. Więc to póki co ode mnie na tyle. Widzimy się następnym razem, więc do usłyszenia, na razie, cześć!